Cześć, witajcie. Poruszymy dzisiaj temat, słuchajcie, systemu, tak jak tu jest na przykład Lenovo. Co się dzieje? Komputer głupieje przy zamykaniu, otwieraniu klapy. Rzecz taka bardzo często, słuchajcie, dzieje się po aktualizacji jakiegokolwiek Windowsa. Efekt jest jaki? Na przykład w tym momencie mamy system Windows uruchomiony. Zamykamy klapę. Możemy ją otworzyć. O. No i teraz słuchajcie co. Komputer został zamknięty, otwarty i ekran, no w tym momencie akurat się ekran pojawił, ale bardzo często, gęsto jest tak, słuchajcie, że ten ekran się nie pojawi. Trzeba wyłączyć, włączyć komputer, bądź na przykład po otwarciu dekla komputer się uruchomi sam, albo nie uruchomi się i trzeba go jeszcze raz włączyć i wyłączyć. To jest, słuchajcie, efekt, który się pojawił po aktualizacji Windowsa. No akurat ja mam styczność tutaj z systemem Lenovo, jak to w innych wygląda, nie wiem. Natomiast powiem Wam, jak ewentualnie można by było obejść, żeby po prostu tego problemu nie było. Więc tak, słuchajcie, co robimy? Jak uruchomimy sobie system. O, widzicie, on w tym momencie każe się na przykład zalogować, co nie powinien, ale nie chodzi o to. Chodzi o to. Chodzimy, słuchajcie, tu, gdzie mamy baterię naszą i możemy sobie kliknąć ustawianie baterii. Po wejściu w ustawienia baterii mamy coś takiego tutaj. O. Zasilanie i uśpienie. Jak weźmiemy sobie w to tutaj, to mamy po drugiej stronie dodatkowe ustawienia zasilania. Wchodzimy w to. Wiem, że dla niektórych to jest proste, ale to tłumaczę o tym, którzy akurat tego nie mają. No i słuchajcie, tu mamy coś takiego jak na przykład wybierz skutek zamykania pokrywy. No i tutaj co ten system ma robić? Więc tu musimy wybrać, praktycznie rzecz biorąc, na aktualną chwilę, póki aktualizacji nie mamy, a elektronikę mamy sprawną. Na przykład wybieramy nie rób nic. Po zamknięciu pokrywy nie rób nic. Natomiast słuchajcie, ten pierwszy przycisk myślę, że na pewno się każdemu przyda. Więc tak naprawdę w przypadku pierwszego myślę, że najwygodniej jest, jeżeli wybierzemy sobie zamknij. No w zależności jak tam kto komu jest potrzebny. Ja wybieram w ten sposób zamknij, nic nie rób. Jeśli podłączony jest z baterii, dokładnie to samo, chyba że chcemy go sobie zostawić w hibernacji, żeby chwilę poczekał. No i po zamknięciu na baterii, co ma się nam zrobić? Pokrywa. Dobra. No i teraz tak, bierzemy zapisz zmiany. Mamy, z tego możemy powychodzić. No i co? Bateria tak jak była, tak jest. No i robimy ewentualnie taką rzecz. Robimy próbę. Zamykamy ekran. Czynnik żyroskopowy zamknął się, czyli wygasił ekran tylko i wyłącznie. No i w tym momencie, jeżeli otworzymy ten ekran, troszkę jest to niewygodnie zrobić jedną ręką, ale to otworzę. Ktoś by powiedział, że nie zrobiło się nic i nic nie wystartowało. Więc teraz jeśli zamkniemy Windowsa, ponieważ on nie pozapisywał sobie tego wszystkiego, co było zapisane, jeśli w tym momencie po uruchomieniu jego odpalimy go ponownie, będziemy już mieli ustawienia te, które się powinni mieć. No i dobra, zaraz niech się nam uruchomi. Mamy Windows uruchomiony. Sprawdzamy ustawienia naszej baterii. Dodatkowe zasilanie ustawienia. Muszą być na pewno zapisane, bo to jest właśnie największy minus po aktualizacji, że się nic nie zapisuje.
No i dobre. I tu na przykład mamy, słuchajcie, wyraźną rzecz. Ja zrobiłem coś takiego, że po zamknięciu ma się wyłączyć. On się wyłączył. Jeśli wiemy, że na pewno ten system zadziałał z takiego ustawienia, że jeśli jest podłączony, się zamyka pokrywa, to wtedy wiemy już na 100%, że pokrywa działa. Czyli, że ten czujnik działa prawidłowo i w tym momencie robimy coś takiego. Nie rób nic. Zapisujemy zmiany. Po prostu chodzi o to, żeby zdiagnozować, czy czujnik żyroskopowy na pewno działa w 100%. No i dobra, teraz już tak robimy. Zamknięcie. Widzimy, ekran się nam wyłączył. Włączamy ponownie. Ekran się nam ponownie włączył. I teraz tak jak widzicie, nie ma czegoś takiego, że on się nie może wzbudzić, że on się nie może włączyć, że ma jakieś problemy z hibernacją. To jest, mówię, to jest prosta diagnoza, żeby sprawdzić, czy ten czujnik działa, bo te czujniki też się uszkadzają. Natomiast jeśli czujnik już mamy uratowany, bądź zrobiony, bądź jest on sprawny, to kwestia wyłączenia, przełączenia tego zasilania w tym momencie już nam pomoże. Nawet dla dobra sprawy pokażę Wam rzecz taką. Zamknijmy go. Powiem, że takie problemy też były, że jak Windows został zamknięty i ponownie otwarty, to system się nie chciał uruchamiać. Więc tu poczekamy, kilka kontrolka zgaśnie, żeby wygasiła całkowicie. Biorąc się obecnie od zasilania. Odciął się, dobra. I możemy zrobić, słuchajcie, to samo zasadę. Zamykamy go. Otwieramy. Nie włączył się, nic się nie zrobiło. Naciskamy guzik i prawidłowo się pojawi nam ekran. Windows się ma uruchomić. Jeśli się uruchomi, to będzie świadczyło o tym, że wszystko mamy już w prawidłowo działające. Zaraz poczekamy. No i proszę bardzo, Windows się nasz uruchamia. Także wszystko już nam zaczyna działać. Dobra, myślę, że działa. No jest to największa wada w Lenovo, ale to bardzo często się dzieje właśnie po aktualizacji. Także bardzo prosty sposób możecie sobie poprawić. Jeśli będziecie mieli jakieś problemy z tego typu systemami, śmiało piszcie, będziemy się starali jakoś rozwiązać problemy wspólnie, razem, bo wiadomo, że samemu nie da się wszystkiego wiedzieć. Generalnie są to rzeczy proste, ale czasem zaskakujące. Także słuchajcie, jak filmik się komuś przydał, łapka w górę, myślę, że się przyda, bo ta rzecz się powtarza w wielu systemach. Chcecie, subskrypcję sobie włączcie. Ja staram się dodawać od czasu do czasu jakieś tam nowe filmiki, co tylko mogę. No i co? No i do zobaczenia w jakimś tam następnym filmie. Także męczcie się sami, a jak się chcecie uprościć, to podglądajcie sobie filmiki. I dzięki jeszcze raz.